Dzisiaj zupełnie nowa sceneria. Maciek zapragnął łowienia na muchę. Żaden ze mnie specjalista. Kiedyś łowiłem więcej na muchę, ale to było 20 lat temu. 2-3 lata temu wróciłem do tego. No i popróbujemy. Wybraliśmy do tego fajną, małą, niewielką rzekę. Przede wszystkim bezpieczną na taki początek. Gdzie można dosyć bezpiecznie brodzić. No i przede wszystkim są jakieś rybki, żeby, nie wiem, szybko zapał bakcyla i się nie zniechęcił. Maciek tutaj grzebie. W ogóle nie wiem co wybrać, dlatego spróbuję na początek może z taką muszką. Tak podpowiada mi intuicja. Tak spróbuję. Taka fajna rzeczułka. Trochę spokojniejszej wody, trochę jakichś szypotów. Podobno są tu pstrągi. Są lipienie, trafia się jakiś klenik, gielec. Popróbujemy. Mamy pierwszą rybkę, niewielką, jak można się było spodziewać na takich wodach. To jest mały tęczaczek. Taki niespodziewany dość. Ale są rzeki, gdzie one doskonale radzą sobie z potokowcami. Dzika, fajna rybka. Puszczamy go do wody. Się schował za kamieniem. I poleciał. I ruszamy. No, mówię, liczymy na potokowce. Na razie był pierwszy tęczaczek. Razem z Maćkiem się tego uczymy. Szukamy jakichś fajniejszych ryb. Tata miał dwie rybki na pomarańcz, taki czerwień, to ja też sobie zmienię. Może i mi się poszczęści. Okej. Zapomniałem jak to się robi. Maciek ma pierwszą rybkę, zmienił tylko muchę. Nie, 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 wodą go przyciągnij. Kucnij se i nie wyciągaj go na powierzchnię. Nie, żeby się nie... Zmocz rękę zawsze. Też tęczak? Tak, też tęczak. A muszę to podciągnąć. Nie, nie, nie. No, no i trzymasz ten sznur, a tym go podciągasz. No. Ta rynna jest bliżej tego głazu dużego. Pod ten głaz rzucaj duży. Tam jest ta głęboka, szybka woda. O. Chyba już miałeś branie. Tak, to było branie? Tak. Piękna rybka. Chyba ten tak, ale nie. Kucnij se i koluj go do ręki. Fajna rybka. Potoczek. Tak. Piękny potok. Piękna rybuna. 30, tak fajnie. Ale piękna rybuśka. Piękny pstrążek. Pomarańczowa główka od muchy. Są rezultaty. Dobra, odpacz go w wodzie. Tak, już. Fajna ryba, ty. Idzie. Co?
To są takie fajne miejsca, troszeczkę głębszej wody, jakaś dziurka. Plusem takiego łowiska jest to, że przynęta bardzo szybko przelatuje, pstrąg ma naprawdę bardzo mało czasu na podjęcie decyzji i zazwyczaj po prostu startuje bez względu na to, czy to jest jakaś, nie wiem, tonąca muszka, jakaś nimfka, jakiś spinnerek, czy nawet sucha, jeśli one na czymś żerują. Ma po prostu mało czasu, agresywnie skacze. Warto takie miejsca obławiać, są trudne technicznie. Dobra, trochę zwiń sznura. Tu zwiń troszkę sznura. Troszkę. Okej, okay, dobra. Macie, idź dalej tam w stronę tego drzewa jeszcze. One wszystkie w tym cieniu siedzą chyba, wiesz? Wiesz, jak pamiętasz z innych naszych spinningowych wypraw, to jak tylko słoneczko wychodzi, to te pstrągi się od razu chowają do cienia. Więc tam jakbyś podał w okolice, widzisz tam tą dziurę pod brzeg, ale... Po lewej stronie tamtego patyka. No, nawet na prawo, tak jak ta... Coś złowił. Masz rybę jakąś, nie? Jakąś strzebelkę. Masz! Kiełbik? Pokaż kiełbika. A nie, strzebla. No. Strzebla. Piękne. Gdzie ty to tam? Jak? Taka rybunia. No tam znowu za rybkę. Nie wiem jak, co ja mam za szczęście do tego. Chyba czwartą strzeblej ten. Ale widzisz, no mówię, na takim łowieniu, gdzie nie trzeba sznura ciągnąć, to nawet masz sygnalizację. Nie, szarp! Właśnie zauważyłem. Teraz szarpnij, bo może się odwinęło. Nie, ona się zawinęła za dużo razy. Czekaj, ja pójdę po to. To w takich zwilkach to co ma być? Nie podciągaj, bo już masz sznur, zaraz wciągniesz go do przelotek. Musisz jakoś tam podejść i go... No nie po to. Chyba pętać, ale nie po to. Tak samo jak ten. Tak, tak. Dawaj go. Kączaczek. Dobra, bardzo. Tutaj. Właśnie jest większy tęczak. Ale się szarpie. Dobra. Taki tęczaczek. Takiego szypociku. Taka każda dziura, tak jak mówiliśmy, pozornie pusta, a tu takie ryby. Czekaj. I taka glajka. Dobra, spróbuj mi go tu wypuścić. Czekaj. Super.
Takie łowienie jest moim zdaniem super, bardzo mi się podoba. Jest to takie odstresowanie. Idzie nam różnie. Łowimy trochę ryb, trochę jest brań, masę zaczepów. Po prostu uczymy się tego. Maciek chciał spróbować. Natomiast jest to na pewno fajna zabawa. Na takich płytkich łowiskach, szybkich, gdzie zazwyczaj przyjeżdżamy gdzieś tam z materacami jakimiś na taki plażik, jest naprawdę bardzo dużo ryb. Tutaj trafiliśmy zarówno na skupiska pstrągów potokowych, jak i tęczowych. Udało się Maćkowi złowić nawet coś większego. Ale to jest fajna odskocznia. Muchówka nie musi być, metoda muchowa nie musi być bardzo droga, bardzo skomplikowana. Możemy się tym po prostu bawić jak każdą inną metodą. Maciek radzi sobie nieźle. Jeszcze nic nie urwał, chociaż troszeczkę tych zaczepów było. Wygrzmocił gdzieś tam na kolana. Omal nie skąpał się cały w rzece. Ale to tylko dlatego, że patrzy gdzieś tam za rybami. Nie zwraca uwagi na to, gdzie stąpa tą nogą. Naprawdę fajna zabawa. Taka przyjemna. A na pewno będzie mega Friday, jeśli jeszcze na własnoręcznie wykonaną muchę uda się zrobić jakiegoś fajnego pstrąga. Maciek coś tam fajnego dzisiaj dziabnął. To próbujemy, zobaczymy. Mamy cały dzień, pogoda jest piękna, woda jest czysta. Zobaczymy, co będzie. Każdy zakamarek skrywa rybę, każda głębsza wynięta daje jakąś tam rybkę. Chwileczką powiedziałem, dosłownie z jednego miejsca, rzut po rzucie, najpierw tęczak, potem jakiś potokowiec.
dzisiaj kończymy przygodę z muchą. Naprawdę ogromna frajda. Mam świadomość błędów, które popełniam, sposobów, w jaki łowię, a nawet doboru sprzętu. I przypuszczam, że doświadczony muszkarz w takim łowisku naprawdę zrobiłby świetną robotę. Ale mnie sprawia frajdę to uczenie. Maćkowi też. Nie ma go teraz z nami, bo okazało się, że wczorajszy upadek do wody był poważniejszy niż można było przypuszczać. Naprawdę paskudnie rozwalił kolano. Musiał odpuścić. Był twardy, przez jeszcze 2-3 godziny po upadku gdzieś tam chodził. Krew mu się lała w spodniobutach. Nie jęczał, nie marudził. Natomiast, no mówię, no to kolano opuchnięte no spowodowało to, że dzisiaj został po prostu w domu. Fajna woda. Ja szczerze zachęcam do próbowania z muchówką. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie musi być bardzo drogi sprzęt, to nie musi być bardzo finezyjny sprzęt. Bawmy się wędkarstwem, bo to ma sprawiać nam frajdę. Maciek złowił jakieś tam fajne rybki, złowił jakieś tęczaczki, jakieś potoczki. Wychodzi mu gdzieś łowienie na taką krótką nimfę. Na pewno wychodzą mu te rzuty coraz lepiej. No, na pewno są robocze godziny, które trzeba przepracować, aby to wszystko po prostu działało jak należy. Natomiast zauważyłem i u siebie, i u niego jedną cechę. Mamy pewne spinningowe nawyki, czyli mocniejsze rzucanie, takie ładowanie wędziska. Tutaj to przeszkadza. Tutaj trzeba po prostu wyczekać finezyjnie, aż ten sznur się załaduje. Także zacinanie, delikatne puchnięcie, które bardzo dobrze czuć na sprzęcie muchowym. Kwitujemy czasem zacięciem. Gdzieś w głowie ten syndrom spinningisty zostaje. Te rybki albo spadają na hakach bezzadziorowych, albo gdzieś po prostu lądują nad nami. Czasem komicznie to wygląda, ale tak jak powiedziałem, to jest fajna zabawa, do której szczerze zachęcam.